Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska i kolejna część naszego programu i kolejny gość w naszym studiu, Marek Zuber, ekonomista. Dzień dobry. Dzień dobry, poświątecznie. Dzień dobry, poświątecznie. Jak nastrój? Bo w gospodarce lepiej. I no, mój bardzo dobry. Mój bardzo dobry, czyli pewnie rośnie. Tak jak w gospodarce. Znaczy, u mnie akurat konsumpcja przez święta może nie była jakaś wyjątkowo rosnąca, ale myślę, że wystarczająco duża, żeby też wspierać oczywiście gospodarkę. Natomiast pamiętajmy o tym, że święta wielkanocne to nie są święta prezentowe, ja to tak zawsze nazywam. Tutaj Boże Narodzenie to jest ten główny taki, uderzenie dokładnie konsumpcyjne. Niektórzy się nawet zapożyczają, biorą kredyty. Niektórzy się nawet dokładnie, ale co się wydarzyło? Ano wydarzyło się to, że święta wielkanocne, te podstawowe rzeczy, bo to głównie przecież jest jedzenie, wydaliśmy około 20% więcej niż rok temu. Już w tym Pani roku? To jest trochę już tak, to jest myślę trochę wymiar, znaczy to nie są jeszcze dane oczywiście ostateczne, ale już takie bardziej przybliżone, już troszeczkę więcej niż tylko prognozy. No jeśli tak rzeczywiście jest, ponad 500 zł, to okazuje się, że no po pierwsze można na żywność wydać sporo więcej niż wydawaliśmy rok temu, ale no, z czego to wynika? Oczywiście z tego, że się poprawia, przede wszystkim z tego, że więcej mamy osób więcej pracuje, pieniędzy, że mamy większe wynagrodzenia, dokładnie wyższe wynagrodzenia. No efekt 500 plus już pewnie nie oddziałuje. W zeszłym roku to już był ten moment, kiedy gdzieś tam te pieniądze wtedy się też mieliśmy to 500 plus pojawiały, dokładnie ci, którym to przysługuje, dokładnie, ale z pewnością też jest taki element psychologiczny. No, ludzie wierzą w to, że te pieniądze są i będą, w związku z tym łatwiej pewnie też im wydawać te, które mają na bieżąco, a mają ich więcej, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą. A jeśli bezpieczeństwo oczywiście finansowego. A jeśli już trzeba się gdzieś zapożyczyć, no to pamiętajmy o tym, że wciąż mamy najniższe w historii stopy procentowe, więc te pożyczki, kredyty różnego rodzaju są jednak najtańsze. Mówię oczywiście o tych instytucjach oficjalnych. Czy jeśli brać kredyt, to teraz? No to zależy na, oczywiście zawsze może być dobry moment na branie kredytu, to zależy na co go bierzemy. To jest kwestia zawsze zastanowienia się nad tym, czy warto go wziąć, w sensie, nie wiem, inwestycji, którą chcemy poczynić. Oczywiście często bierzemy, bo musimy, no to wtedy jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast jeżeli dzisiaj ten kredyt bierzemy, szczególnie jak to jest kredyt długoterminowy, choćby taki właśnie hipoteczny na wiele, wiele lat, to pamiętajmy o tym, mówię oczywiście o kredytach w złotych, pamiętajmy o tym, że to jest ta najtańsza, to jest ten najtańszy okres, ale pani Edyto, za 2-3-4 lata będziemy płacić więcej, więc to miejmy z tyłu głowy. Aha. I moim zdaniem musimy brać pod uwagę taką sytuację, że jeśli dzisiaj biorę kredyt w złotych, kredyt hipoteczny, to za 4-5 lat będę płacił nawet 30% więcej niż dzisiaj. Oczywiście prawdopodobnie, jeżeli rzeczywiście stopy pójdą w górę, to znaczy, że inflacja wzrosła. Jak inflacja wzrosła, no to pewnie też z tego tytułu będziemy mieli wyższe wynagrodzenia, więc to nie jest tak, że 30% realnie więcej, no ale jednak w dużej mierze to będzie dodatkowy koszt dla nas, dla naszych budżetów. Jeżeli mówimy o kredytach hipotecznych, to ja chciałabym się na chwilę zatrzymać przy mieszkaniach, przy programach, które ułatwiały branie kredytu. No to trzeba przyznać, bo finansowały wkład własny. Chodzi mi o program Mieszkanie dla Młodych. Ten zakończył się już w styczniu. Ostatnia transza pieniędzy została przyznana młodym ludziom, natomiast nie mamy jeszcze nowego programu de facto, tego ułatwiającego życie młodym ludziom, Mieszkanie Plus. No i dzisiaj, co teraz? Dzisiaj co byśmy, młodzi mają no zrobić? Właśnie, dzisiaj byśmy powiedzieli, że ten program wcale nie był taki głupi z perspektywy oczywiście, zresztą ja nigdy nie mówiłem, że on jest bezsensowny, a z drugiej strony wcale nie tak łatwo jest wymyślić coś nowego. Nie wiem, czy pani pamięta, panie Edyto, myśmy rozmawiali półtora roku temu na temat programu Mieszkanie Plus. To pamiętam. I powiedzieliśmy wtedy, że nie da się przy tych założeniach, o których mówi rząd, czyli czynsz poniżej, i to wyraźnie poniżej, mówiło się o 17 zł na przykład za metr kwadratowy, nie da się wybudować mieszkania, muszą się znaleźć dodatkowe środki, bo sam wkład w postaci działki za złotówkę, tak to nazwijmy, czyli nie uwzględniamy ceny działki. Działka od Skarbu Państwa, jakby to oczywiście w praktyce nie wyglądało, bo to może być samorząd, różne rozwiązania, mamy spółki Skarbu Państwa, które podobno się angażują też w te projekty, choćby, choćby gdzieś tam słyszymy o PKP, chociaż też tak do końca nie wiemy, czy PKP to jednak bardziej będzie ten element normalny, komercyjny, czy też właśnie tego typu wkłady, ale tak czy inaczej nie da się. Roku temu mówiliśmy o tym, no i tak się okazało niestety, i mówiliśmy o tym nie dlatego, że rzuciliśmy kostką, tylko no ja się zajmuję tymi rzeczami od lat. No i teraz się okazuje, w związku z tym, że rząd szuka jakiegoś rozwiązania i mówimy o dopłatach,
Te dopłaty to są oczywiście z jednej strony, jeśli ktoś atakuje samą formę dopłacania do tego typu rozwiązania, no to tutaj się nie zgadzam, bo skoro mieliśmy przecież te dopłaty lata, te różnego rodzaju programy funkcjonowały, to z tego punktu widzenia się nic nie zmienia. Po prostu rząd i tak musi wygenerować jakieś środki. Natomiast czy rzeczywiście to jest najlepsze rozwiązanie, to znaczy dopłacać bezpośrednio do tych mieszkań, czy też do czynszów, bo też nie wiemy, no są różne koncepcje. Dopłacamy albo do czynszu, albo się pojawiają dodatkowe pieniądze na zrealizowanie tego mieszkania. No to oczywiście takie rozwiązanie ma także minusy i różnego rodzaju kombinacje z tym mogą być związane. No ale panie okej, Marku, próbujmy. No właśnie, bo jak rozmawialiśmy, sam pan przyznał półtorej roku temu, to ten program wydawał się, choć pan już wtedy widział minusy, trzeba oddać, bardzo dobrze, ale ten program wydawał się idealny. Wielu porównywało program Mieszkanie Plus do Niemiec, gdzie bardzo bogaty jest rynek wynajmu właśnie, nie kupna mieszkania, do Stanów Zjednoczonych. Wielu porównywało właśnie do zachodnich rynków, gdzie to się sprawdziło, gdzie to wyglądało podobnie i wyszło na dobre młodym ludziom. Co jest takiego trudnego, że nadal nie mówimy o tym, że ten program już działa, to po pierwsze, i po drugie, no, dlaczego te przeszkody? Koszty, to jest przede wszystkim problem. To jest zresztą, wie pani, to będzie proces z całą pewnością, jeżeli, bo ja generalnie jestem za tym, żeby rozwijać program takich mieszkań, no czynszowych to jest też złe określenie, bo my pamiętamy jeszcze kamienice czynszowe, gdzieś tam rynek wynajmu potrzebuje takiego pobudzenia, bo jest bardzo drogo. Oczywiście, tylko że problem polega na tym, że w Polsce z różnych powodów ta kwestia zakupu mieszkania, posiadania domu na własność, nawet jeżeli to jest na kredyt, czyli tak naprawdę bank jest właścicielem, ale no gdzieś przeważa, tam z tyłu głowy my chcą. To mamy. Tak, my chcemy mieć tą własność w postaci mieszkania, to także oczywiście wynika z tego, że nie byliśmy mobilni, więc dla nas to mieszkanie w jednym miejscu nie było przeszkodą, bo nie przenosiliśmy się do innych miejsc, choćby w poszukiwaniu pracy. To się oczywiście powoli zmienia, ale faktycznie, no, ale tutaj różnimy się bardzo. Dzisiaj, jeżeli nawet kupię to mieszkanie i będę musiał się wyprowadzić, no to wynajmę albo sprzedam, że to oczywiście. Nie jest przeszkoda. Panie Tyto, gdzie jest problem? Problem polega na tym, że jedyna różnica, jeśli chodzi o realizację dzisiaj obiektów mieszkaniowych w Polsce i w Niemczech, w Wielkiej Brytanii i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście abstrahuję w tej chwili od jakichś podatków lokalnych i tego typu rzeczy, bo tutaj też w wielu przypadkach dużych różnic nie ma. To są koszty pracy. To znaczy, w Polsce robotnicy budowlani zarabiają wciąż mniej niż Niemcy, Brytyjczycy albo Polacy pracujący w Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Ale inne koszty, od, nie wiem, betonu, stali zbrojeniowej i tak dalej, są porównywalne. W związku z tym tak naprawdę metr kwadratowy, wybudowanie metra kwadratowego mieszkania w Warszawie, Krakowie, nie wiem, w jakiej w mniejszej miejscowości i gdzieś w Niemczech będzie już porównywalnie. Znaczy to jest tylko ta różnica kosztów pracy. One są dość istotne, ale to nie jest różnica 50%. To jest powiedzmy w porywach 15%, 20% to już naprawdę w sytuacji, kiedy te koszty w jakiejś realizacji mają istotne znaczenie. Tymczasem po drugiej stronie, czyli po stronie wynagrodzeń tych, którzy mieliby z tych mieszkań korzystać, no mamy potężną dysproporcję. No to jest właśnie to, co ta dysproporcja też w zarobkach pracowników budowlanych. No to jest razy 3 tak naprawdę. Jeżeli mówimy dzisiaj o średnim wynagrodzeniu, no może niecałe. Średnim wynagrodzeniu w Polsce na poziomie powiedzmy 5000 zł brutto, a wiemy jak to jest z tą średnią, prawda? To nie jest tak, że każdy młody człowiek zarabia 5000 zł. No to w Niemczech to średnie wynagrodzenie jest w okolicach 3200-3400 euro, w zależności jak na to patrzeć. Euro, nie złotych. No i teraz proszę zobaczyć. Niewielka różnica kosztu realizacji. W Niemczech z tego wynika jakiś czynsz, jakiś najem. Tymczasem u nas jest podobny koszt realizacji, więc podobnie powinna wyglądać kwestia kosztu najmu. No powiedzmy, że to będzie te 30% taniej. Tymczasem wynagrodzenia są, no już przesadziłem, może że razy 3, ale z całą pewnością 2,5, razy 3 nie przesadziłem, razy mniejsze. No to jak ten młody człowiek ma płacić ten czynsz? W związku z tym gdzieś dodatkowo muszą się znaleźć te pieniądze. Skąd? Jakbyśmy na to nie patrzyli, gdzieś na końcu jest budżet. Samorządy, oczywiście to może być też samorząd, ale samorządy, umówmy się, no też nie są w jakiejś super sytuacji finansowej, żeby były w stanie generować te środki. Dobrze, że mamy samorządy, które chcą się angażować w program w postaci położenia tej działki. Nawet jeżeli uwzględnimy tę działkę, no to okej, jeszcze trochę obniżymy ten czynsz, ale to w dalszym ciągu będzie potężna różnica w stosunku do zarobków wobec tego, co mają młodzi Niemcy, młodzi Brytyjczycy, młodzi Francuzi, i to jest największy problem. I nie mówimy tutaj, pani Edyto,
o kilkuset milionach złotych, jeżeli ten program ma rzeczywiście na poważnie zadziałać, na poważnie wspierać, miliardy. Ja nawet uważam, że mówimy, jeśli chcielibyśmy objąć, no jeżeli te plany rządu dotyczące budowy mieszkań miałyby mieć sens i mówilibyśmy o dopłatach do czynszu, czyli nie do realizacji, tylko do czynszu, no to mówimy o kwotach rzędu między 3 a 5 miliardów złotych rocznie. Gigantyczne pieniądze. Gigantyczne pieniądze, rzeczywiście. Chyba jeszcze poczekamy nieco na start tego programu Mieszkanie Plus. Pojedyncze tak, będą jakieś realizacje z takimi czy innymi czynszami. Może właśnie samorząd jakiś zdecyduje się na dopłaty, ale to Panie Marku, będzie problem. Tyle jeśli chodzi o Mieszkanie Plus, bo jest też wiele innych informacji. No, niedawno, dwulecie, druga rocznica wejścia w życie programu 500 Plus z kolei, tego flagowego pierwszego flagowego projektu Prawa i Sprawiedliwości. I tu pytanie, bo ostatnio natknęłam się na taką opinię na Twitterze, że to jest najgorszy program Prawa i Sprawiedliwości, najgorszy program od lat, że zadłuża nas, że nie będzie woli politycznej nawet innych partii do jego wycofania, bo będzie to fatalny krok wizerunkowy. Jak to jest? Panie Edyto, no, zna pani prywatnie moje zdanie na temat 500+. No ja nie podzielam tego, co pani przed chwilą zacytowała, natomiast widzę oczywiście pewne niebezpieczeństwa wynikające z tego programu. Zresztą moje pierwsze wypowiedzi, no to było mniej więcej, wyglądały mniej więcej w ten sposób, że co do zasady i pomocy szczególnie rodzinom wielodzietnym jak najbardziej, natomiast nie pokazujemy na dzisiaj, czyli wtedy, kiedy ten program powstawał, nie pokazujemy długoterminowego finansowania tego programu, bo wtedy mówiłem to, pewnie sfinansujemy ten program w okresie koniunktury, chociaż też muszę przyznać, że jeśli chodzi o szybkość deficyt zwiększenia, rekordowo niski, informacja z o szybkość zwiększenia dochodów budżetowych, szczególnie przez pakiet paliwowy i pakiet transportowy, tu mnie pozytywnie PiS zaskoczył. Naprawdę sam się nie spodziewałem, że można w tym obszarze tak szybko te pieniądze zebrać. Co do VAT-u, tutaj już jest bardziej skomplikowane liczenie, bo z całą pewnością zwiększono wyraźnie ściągalność VAT-u, więc właśnie uszczelnienie na pewno nastąpiło, tylko tak do końca nie jesteśmy w stanie policzyć o ile, bo ewidentnie to, że gospodarka się szybciej rozwija niż planował rząd. Mało tego, inaczej niż się rząd planował, bo rząd jednak myślał, że inwestycje także będą wyraźnie rosły. Nie rosły w 2016, mieliśmy też problem w 2017, to konsumpcja nas ciągnie. Ta konsumpcja powoduje, że wpływy z VAT-u są relatywnie wyższe. Ale tak czy inaczej, oczywiście jest to sukces. Inwestycje będą wyższe, ten wskaźnik? No pewnie tak, tylko ja się obawiam o w dalszym ciągu o tym, czy wystarczająco wyższe, bo moim zdaniem jednak nie zmieniło się na tyle. Głównie chodzi o tutaj te perspektywy, co się wydarzy, jakie będą pomysły nowe rządzących, żeby przedsiębiorcy rzucili się na inwestowanie, ale ponieważ przez 2 lata nie inwestowali, bo taka jest prawda, no to gdzieś trzeba zacząć odtwarzać nawet to, co się gdzieś tam zużywa. Więc oczywiście 2018 będzie lepszym rokiem pod względem inwestycji, ale boomu tu nie widzę. Zresztą one spadły tak mocno, przecież my jesteśmy na poziomie, czy byliśmy pod koniec roku na poziomie 98 roku. Udział inwestycji w PKB 18% to jest katastrofa. Przeciętny, porządny poziom to jest 22-23%, a jak popatrzymy sobie na kraje typu Korea Południowa, nawet Słowacja, nasz sąsiad z południa, no to tam Słowacja 26-27%, Korea dobija do 30%, więc to jest ta różnica między nami to kiedy a nimi. Osiągniemy ale wracając do tego 500+. Procent, 22%. Znaczy, to jest dobre, minuta, to jest dobre pytanie. No, musi być, ewidentnie musi być, rząd musi stworzyć taki kręgosłup, gdzie chce być. No nie ma tego kręgosłupa. W sensie, co chce zrobić dla przedsiębiorców, nie rzucać co chwilę nowych pomysłów i zaskakiwać przedsiębiorców. Ludzie się boją dzisiaj podwyżek, nie wiem, cen wody choćby, przecież wielka dyskusja na ten temat była. No nie może tak być. Jeśli nie mamy przewidywalności, boimy się inwestować. I to musi próbować Morawiecki zmienić. Morawiecki, oczywiście cała grupa osób zajmujących się dzisiaj gospodarką i finansami publicznymi. No po to właśnie jest Mateusz Morawiecki premierem, żeby postawić na gospodarkę, tak? Tak, tylko samo to powiedzenie stawiam na gospodarkę i okej, no parę dobrych rzeczy jest zrobionych, choćby konstytucja biznesu, ale najgorsze, co może być dla przedsiębiorcy, to brak przewidywalności. Nie wiemy dzisiaj, co będzie za 2 lata. I to jest problem. I to jest puenta. Marek Zuber, ekonomista, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję również państwu za uwagę. Kolejna część programu już za chwilę po krótkiej przerwie. Zostańcie państwo z telewizją w polsce.pl.